Kiedy eksplorujemy głębiny, często widzimy coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, ale liczymy na coś, czego nikt nie widział. Wyłączam światła. Płynie. Co to było? Bingo. To Lixa. Naukowcy są zaskoczeni. Wygląda na sporą. Lixy mogą ważyć około 16 kg. Kaszaloty je jedzą, ale wolą kałamarnice. Podczas kilkugodzinnej obserwacji zespół zastanawia się, czy hałas pojazdu nie odstrasza kałamarnic. Czas wypróbować inne podejście. Biolog morski Nathan Robinson ma sprzęt, który sprawdzi się podczas tej misji. Kamera nie wydaje żadnego dźwięku i jest bardzo czuła. Idealna do obserwacji zwierząt w głębokim oceanie. Opuszczamy. Hey, keep letting go. Zanurzaj. Może się wydawać, że to prosta technologia, ale to nasza tajna broń. Możemy opuścić kamerę na głębokość 2000 metrów, gdzie będzie pracować bezszelestnie i nie spłoszy morskich stworzeń. Sprzęt wyposażony jest w światła LED, które naśladują mechanizm ochronny meduzy Atolla Gigantea. W przypadku zagrożenia rozświetla się, by przyciągnąć jeszcze większe drapieżniki, które odstraszą napastnika. Czas wydostać kamerę. Dopiero wtedy zespół przekona się, czy misja zakończyła się sukcesem. Gotowi? Tak. Opuszcza się na dno. Niezłe ujęcie. Kaszaloty żywią się kalmarami europejskimi. Widzieliśmy mnóstwo kalmarów atakujących przynętę. Są pożywnym pokarmem dla kaszalotów. Po kilku godzinach Nathan i Eric zauważyli jeszcze większe stworzenie. Spójrzcie na to. Jest ogromna. To trzeci pod względem wielkości gatunek. Kałamarnica Taningia Dane ma narządy świetlne na końcach ramion. Są wielkości cytryny. Spójrzcie, jakie jasne. Po co jej takie światło? Żeby cię oślepić. Kiedy chce pożreć jakiegoś skorupiaka, włącza swoje ogromne światła, a ofiara nawet nie widzi, co się do niej zbliża. Kaszaloty potrzebują zaledwie 5 ogromnych kałamarnic dziennie. To jeden z gatunków, którymi żywią się najczęściej.
species that sperm whales eat in terms of weight. Podstawa ich diety. Jedzą właśnie te kałamarnice. Prawie się ich nie widuje. Jestem pewien, że to pierwsze nagranie tego gatunku z Atlantyku. Wspaniale. Na nagraniu zespół zobaczył kałamarnice dość duże, by wykarmić populację kaszalotów. Ale co jest podstawą tego ekosystemu? Najmniejsze stworzenia w oceanie. Kiedy prądy morskie docierają do wysp, bogata w składniki odżywcze woda unosi się w stronę powierzchni. Zapewnia pokarm mikroorganizmom, które stanowią podstawę łańcucha pokarmowego. Im więcej ich jest, tym więcej życia w ekosystemie. Idi i Zoleka znowu zanurkują, by przekonać się, ile składników odżywczych jest w tych wodach. W ciemnych wodach trudno ocenić ilość mikroskopijnych żyjątek. Ale Idi zna pewną sztuczkę. Sześćset metrów. Oby się udało. Gotowi? Tak. 3, 2, 1, światła. Nic. Zejdźmy niżej. Zanurzamy się. Okay. Let's try it again. Spróbujmy jeszcze raz. 3, 2, 1, światła. Udało się. Wow. Bioluminescencja. Jakbym była otoczona gwiazdami. Oto podstawa łańcucha pokarmowego. Ryby jedzą plankton, kałamarnice jedzą ryby, a kaszaloty kałamarnice. Tak wygląda początek. Od najmniejszego do największego stworzenia. Fantastyczny widok. Idi ogląda ten fenomen od lat, ale nigdy nie dysponowała technologią, by podzielić się tym widokiem ze światem. Do teraz. Udało się. To tak, jakby nagle udało nam się zdobyć dowody na istnienie UFO. Możemy to powtórzyć? Pewnie. Bez tych mikroskopijnych organizmów kałamarnice i kaszaloty nie mogłyby tu przetrwać. Nie ma znaczenia, że są maleńkie. Od nich zależy wszystko.